chcesz kanapkę? Najpierw chciałbym się trochę rozejrzeć. Jeśli nie będziesz jadł kanapek, nigdy nie będziesz duży i silny. Mamo, chcę się rozejrzeć już. Norman, jesteś niegrzeczny. Proszę, Trevorze, krabowa. Właściwie to ja chętnie skosztuję. Wystarczy, żebym zjechał w dół i wziął monety. No i witaj, desko! Dobrze, jest sucha i dość płytka. Powoli. Nieźle. Mamo! 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 Spokojnie, Elvisie. To proste jak rzut kamieniem. Przepraszam, to nie zabrzmiało dobrze. Pomyśl o czymś, co może cię odprężyć. Co naprawdę lubisz? Śpiewać. Lubię śpiewać. A, jasne, zapomniałem. Wysoko tu jest, ledwie widzę stąd was. Na głowie mam kask, żeby nie zrobić pac... Nie. Tak, to ci pomoże. Proszę, skuś się. Ciekawe, gdzie podział się Norman. Coś długo nie wraca. O, pewnie się chowa. Uwielbia chowanego. Poszukajmy go. Norman! Normanie Price! Gdzieś tu jest. Wypowiemy życzenia? Dobrze. W sumie... No, co pomyślałeś? O, nie mogę tego zdradzić, bo się nie spełni. Och, powiedz. Nie. A jednak nalegam. I wyciągnijcie mnie stąd! Mówi! Studnia życzeń mówi! Mamo, to ja! Utknąłem! Norman! Trzeba wezwać strażaka sama! O, nie daję już rady! Trzeba zawrócić! Co? Przegrać? Mówiłem ci już! Na pucharze będzie moje imię! Co jest? Stopa, ale... O, boli! Nie mogę rozwiązać! Musimy wezwać pomoc! Hej! Hej! Pomocy! Pomocy! O! To chyba mój Norman! Pomocy! Krzyk dobiega stamtąd! Udzielić co krok, masz cenowy szok! Udzielić co krok, masz cenowy szok! Norman! Nic ci nie jest, synku! Boli mnie nóżka. Zgubiliście się? Można to i tak nazwać. No! No to jak się tu... Normanie! Znowu! Znowu! Kłamstwa! Prawda? Prawda, mamo. Nie rozwiążę tego. A nie mamy telefonów. Musimy pójść pieszo. To potrwa lata! Nie w takim nastroju, w jakim jestem! Idziemy? Na pewno damy radę! Udylis co krok, masz cenowy szok! Udylis co krok, masz cenowy szok! Udylis co... Babla! Oszust! Powinniśmy zobaczyć zawodników dosłownie za moment! Oto Elvis i Mike! Tuż za nimi Sara i James! Cóż to, Sam i Dylis? Wygląda na to, że idą łeb w łeb! To będzie zażarta walka! Przed nimi Mecha! A jednak Sam i Dylis! Co za trójnoga maszyna! Niczym rydwany ognia! Wygrali! O, co za bieg! Brawo, Dylis i Samie! Puchar będzie musiał poczekać. Mamy wypadek na wrzosowisku. Co? Norman skręcił kostkę. O! Wezwę Toma! Poleci do was helikopterem! No, uwaga! Przed tobą krótka podróż. Dzięki, Sam. To jest nie fair! On kantuje, a może lecieć sobie helikopterem?
wiem. Chodź śmiało, Mandy. O! Super! Teraz... O, teraz strażak Elvis z radarem. Dalej, ruszcie się! To radar, pies ratownik! O, idziemy, Normanie? A po co? Będziemy tylko patrzeć zza taśmy? Chciałbyś zrobić coś bardzo ciekawego? Tak! Chodź za mną! Wolno nam tu być? Co? Mamy dzień otwarty, prawda? Na platformie zwykle stoi Jupiter, ale Wenus się nada. Do czego? Tego! Tak jest ciekawiej! Nie możesz zostawić Wenus tył naprzód, Normanie! Norman! Gdzieś w tej remizie schowałem but, taki jak ten. Nasz radar odnajdzie go, korzystając ze swojego czułego, bardzo czułego węchu. Możesz już szukać. Oto i on, zobaczcie! Duma naszego miasteczka i Elvis! Dalej, James! Ale będą kłopoty! A z kim? Wszyscy teraz patrzą na radara. Oj! Ała! Ui! Dobry radar! Odnalazł but! Odnalazł but! Odnalazł but! Tak! Brawo! On jest taki cudowny! Brawo! Wystarczy, radarze! Ktoś go musi założyć! Tak, za chwilę! Oddaj mi proszę but! But, radar, oddaj go! No, zanim zaczniemy ratować, poproszę wszystkich, żeby stanęli za liną. Bezpieczeństwo to nasze motto w tej remizie. O, nie mogę się na akcję ratownicza. Możemy już iść? Nie chcesz się bawić w oficera straży? Nie. Dobrze, Marudo. A może obejrzymy ratowanie z dachu z najlepszego miejsca? O! Przyznam, że nie chcę, żeby odszedł. Czekaj sam. Co? Palą się drzewa? Musimy się pośpieszyć, bo będziemy mieli zaraz wielki pożar lasu. Zadzwonię do Toma. Dobry pomysł, Sam. Szkoda, że nie ma tu Cridlingtona. Przydałaby się nam każda para rąk. Gdzie autobus? Dzień dobry! Dasz mi autograf, Elvisie? Jasne! Widzę, że masz tu już także autograf sama. Tak! W końcu codziennie ratuje ludzi. No, i jeździ po mieście Jupiterem. Ale ty już tego nie robisz? Nie. Myślę, że już nie. Sam! Stój! Dokąd jedziecie? Leśne drzewa stanęły w ogniu. Grozi nam pożar lasu. Poważna sprawa. Może powinienem pojechać z wami? A co z występem w telewizji? Jestem przede wszystkim strażakiem. Jej! Jedzie strażak sam! Leci też w dom! Super! Wszyscy są cali? Jestem trochę słaby. Może kanapka pomoże? No nie teraz!
Elvisie, chyba przegapiłeś swój występ w telewizji. Chyba, że polecimy śmigłowcem! Skakuj, Elvis! Jej! Genialne! Jak dla prawdziwej supergwiazdy! Elvis! Nie! Nie zapomnij tego! Leć już! Będziemy cię oglądać! Dzięki! Wracam na służbę jutro wczesnym rankiem! Łódź Charlie'ego! Łódź Charlie'ego? Mamo! Norman! Znowu zostawiłeś odkręconą wodę? Nie, nie! Całe Ponty Pandy jest pod wodą! O, a ja nie rozwiesiłam prania! O, wierzę w to całe globalne ocieplenie! Niech mnie pożar i popiół! To najgorsza powódź w historii Ponty Pandy, co Tom? Fakt! Sprzątanie potrwa wieki! Tak, ale dopiero kiedy woda się cofnie, to jeszcze kilka godzin. Baza to sama, mówi Steel. Czy mnie słyszysz? Jasno i bardzo wyraźnie. Rodzina Jonesów utknęła na dachu kawiarni niedaleko przystani. Już lecimy, bez odbioru, sir. To będzie pracowity dzień. Najpierw zjedz śniadanie, synu. Żadnego myszkowania o pustym żołądku. Mamo, myślisz, że nic tej młodej nic nie jest? O, jestem pewna. A jeśli tak nie jest? Jeśli w tej chwili potrzebują pomocy? Synku, zadzwonię do strażaka sama, dobrze? On coś wymyśli. Dzięki, mamo. Oby sam was odnalazł. Bardzo ci dziękujemy, że wpadłeś sam. Musieliśmy wejść aż tutaj. Wody tak szybko przybywało. No właśnie widzę. Czy wszyscy są cali? Tak, ale tygrysa tu nie ma. Będę go wypatrywał, Bronwyn. No, zabierzemy was z tego dachu. Jest inny kłopot. Moja łódka zniknęła. Jak dostarczę was na stację, to zacznę jej szukać. Gotów, Tom! Penny, zostań w remizie. Chciałbym oddać Jamesowi samolot osobiście. Nie dam już rady. Musisz wytrzymać. Patrz! Hurra! Trzymaj się tam! Będziemy ich ratować tak samo jak Lale? Nie tym razem, Elvisie. Musimy szybko uratować Normana, potem Jamesa. Przynieś amortyzację. Ja wezmę drabinę. Już biegnę sam. Szybko! Już dłużej nie wytrzymam! Puszczaj się, Normanie! Niczego się nie bój! Jej, fajowe! Spokojnie. Za chwilę będziesz na ziemi. Dzięki! To jest chyba twoje, Jamesie. Tak. Cóż, ponieważ zrobiłeś z niego dobry użytek, zapomnimy o tym, co było wcześniej. Och, dziękuję, oficerze Steel! Tak! Odważna decyzja wysłanie go do Ponty Pandy. Przecież wiedziałeś, że możesz mieć kłopoty. No i latałeś jak as, prawie tak dobrze jak ja, kiedy wystraszyłem oficera Steela. Aha, mogłem zgadnąć. Ja tylko uczyłem Jamesa latać. Wcale nie! No, wiem, co trzeba zrobić. Poproszę o pilota, Jamesie. Ale, no widzisz, i nie mam już samolotu. Nie, nie, najwyższy czas, żeby ktoś wam pokazał, jak się lata modelem, o! Ha, tak, ja już sobie przypomniałem. Tak, tak, to było jakoś tak, idealnie. O, nie!
Zapraszam, pani Pomidor. A może chwilka drzemki, zanim ruszymy w drogę? Tutaj jest zbyt słonecznie? Może wolałaby pani... Jestem! Pójdę nastawić wodę! O, nie, 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 nie wchodź tu! Nie, nie może pani zobaczyć! Szafka jest za mała! O nie! O nie! Czy coś się stało, Elvisie? Nie, 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 wszystko w porządku. Jestem głodny. Mamy jakieś ciasteczka? Właściwie chyba widziałem ciasteczka na dole, w biurze. Pobiegnę rzucić okiem. Biedna pani Pomidor. I co ja mam teraz z panią zrobić? Chyba już mam pomysł. Mamo, a co to takiego? To nic nie musi być, Normanie. To sztuka współczesna. O! Zgłosisz to do konkursu kwiatowego, co? Co za pomysł, no proszę. Nie. To jest krzak pomidorów oficera Steela, a raczej był. To gdzie są pomidory? Odpadły podczas upadku. Mam duże kłopoty, poważnie. Nie panikuj, Elvisie. Bywałem w dużo gorszych tarapatach. Wiem, co możesz zrobić. No, kto jest geniuszem? No, kto tu jest geniuszem? Przecież widać, że pomidory spadają. No i co? Wystarczy ukryć je za czymś dużym i paskudnym. I chyba wiem za czym. James i Norman sami na morzu. Dwóch chłopców zaginęło na morzu. Oto zadanie dla Neptuna. Warto też poprosić, żeby Tom Thomas rozejrzał się z helikoptera. Zostaw to mnie sam. Ty też możesz jechać. Pewnie Bronwyn zamartwia się już o ciebie. Wiosłujmy do brzegu. Przecież nie wiemy, w którą stronę. Moglibyśmy jeszcze się oddalić. Oby byli zdrowi. Jeśli tam tylko są, sam ich znajdzie. Nie mamy co jeść. Ani co pić. Co my teraz zrobimy, James? Bez paniki, Norman. Na pewno już nas szukają. Przecież ocean jest ogromny. Jesteśmy jak igła w stogu pszenicy. Nie mam pojęcia, jak dopłynęli tak daleko. Za chwilę tam będziemy. Dzięki, bez odbioru. Przepraszam, Sam. Zasnęliśmy. Z morzem tak już jest. Nigdy nie wiesz, co zaraz zrobi. Ale przede wszystkim nie powinno was tutaj być bez opieki. Udawaliśmy piratów. Zabierzemy was na suchy ląd. Jak dobrze, że jesteś! No, i czy dziewczynki mogą być piratami, Normanie? Może, Saro. Może kto? Może, kapitanie Saro. Ach, Bronwyn, mamy tu tygrysa, który uważa się za kota strażaka. Nie był niegrzeczny, prawda? Powiedzmy, że lepiej mu idzie bycie kotem okrętowym.
Fuj, pachnie rybą. Przyniosłam ci trochę kwiatów do pokoju. Nie lubię kwiatów. Nie martw się, proszę. Z nimi pokój będzie milszy. Ale... O, Derek! Ale jesteś porządny. Wszystko ma miejsce i wszystko jest na miejscu, ciociu Dylis. Ależ z ciebie, kochany skarb. Pójdę tylko odłożyć szczoteczkę. Tak, idź, odłóż. Nie mogę dać się tak pobić, gdyby nie było Dereka. Pokazałbym mojej mamie, jaki to ze mnie skarb. I chyba już wiem, co mam robić. Te kwiaty są niezłe, ale to nie bratki z Ponty Pandy. Bratki z Ponty Pandy? A cóż to? A, to ulubione kwiaty mojej mamy. Pewnie chciałaby mieć je w wazonie na stole. A ja przecież muszę wyczyścić buty. Może ja bym ich nazbierał? Tak, ale można je znaleźć tylko w górach. Oj, to szkoda. Narysowałem ci mapę. O, tak. Niczym się nie martw, wrócisz na kolację. No, próba. Chwila, złapałem. To tylko śmierdzący kawałek sałaty. Wydaje mi się, że potrzebujemy odrobiny współpracy. No dobrze, Penny. Wezmę latarkę, a ty mów Elvisowi, w którą stronę przesuwać. Nie, teraz w lewo. Już prawie. Zaczepił się. O! Teraz powoli go wyciągnij. Tak! Nareszcie ciasto! Myślę, że mogłem się zgubić. To którędy mam iść? Ten pień na pewno już mijałem. Chwila, moment. To chyba czerwone kwiaty. Nie, to stara szmatka. Pomocy! Halo! Uwaga, proszę mi zrobić przejście. Norman Price. A, to znowu ty. Dzień dobry, oficerze Steele. O, uratuj go. Myślisz, że da się to zrobić? Proszę się cofnąć. Muszę mieć dużo miejsca. Pamiętam, jak raz pewien chłopiec utknął w bramie farmy. Ale on wyglądał raczej tak. Nie. Halo, halo, pomóżcie mi z tym. Ciągnijcie. Nie dotykaj mnie. To pewnie przez uszy. Ma pan większe od moich. O, to niepoważne. Potrzebna nam pomoc. Co to za straszny dzień? Nic dziś nie układa się. Zgubiłem kask, kot pod nogi wlazł i teraz w gipsie siedzę. Co? Głowa oficera Steela też się zaklinowała? O! Sam i Penny są jeszcze w terenie. Zostałem tylko ja. A ja nic nie zrobię. O nie! Ktoś mnie potrzebuje. Muszę coś wymyślić. Spójrz! To Elvis! Cradlington? Na posterunku! Elvis zawsze gotowy! O, jejku! Spokojnie, wyciągnę was. Trevor, podaj mi pompkę pneumatyczną. Jest w bagażniku Venus. Dobrze, biegnę! Najpierw kobiety i dzieci.
nic ci nie jest? A kto mnie uwolni od mojej mamy? O, i po wszystkim. Brawo. Niech to zostanie między nami, co, Gridlington? No pewnie, oficerze Steel. Wszystko w porządku? O tak, wszystko w porządku, dzięki Elvisowi. To nasz bohater! Co za wspaniały strażak! A, Norman! Spokojnie! Pora postawić żagiel. A, Norman, przewrócisz łódź! Wcale nie. No, żagiel już stoi. Mówiłem, że umiem. O, ratunku! A, łódź się przewróci! Nie bój się, wiosłowanie ją uspokoi. O! Popatrz, co zrobiłaś, mamo! O, Norman! Zawracaj! Mam dosyć, niedobrze mi! Już nic nie rozumiem. Co się dzieje? Tak, wiatru jest dość. Pomóc panu, panie oficerze Steel? To... nie, świetnie sobie radzę. To były... pierwsze testy. Sprawdzałem latawiec. Pokażę panu. A niech mnie szkwał. Ląd zniknął, a wiatr się wzmaga. Płyniemy do domu. Zaraz będzie burza. To jeszcze żaden wiatr. Nie panikuj. Kręcimy się w kółko, Normanie! No przecież mam tylko jedno wiosło! O, znowu mi niedobrze! Mamo, trzeba dzwonić po pomoc! Tak? O, a z czego? Nie mam telefonu! No to machaj! Zaraz tam będę! Będzie szybował, jak orzeł! Spójrz! Tak, wspaniale! Teraz naprawdę już moja kolej! Ale ja jeszcze nie puszczałam! On jest mój, to znaczy mojego siostrzeńca. Proszę mi go dać, droga Mandy. Oj, kutknął! O, żaden kłopot, każdemu się to zdarza, zwłaszcza, że dzięki mnie tak wysoko latał. Drabina złamana! No, to jak mam teraz zejść? Biega z klifów! Szybko! Pomocy! Tu jestem! O! To Penny! O, jak dobrze was widzieć! Utknęłam! Ktoś musi pobiec po pomoc! Poczekajcie! Co ty tam trzymasz? O! To raca! Co? Nie wolno ci się nią bawić! Znalazłam ją! Miałam ją... oddać strażakowi Samowi! Brawo! Akurat dokładnie tego mi trzeba! Może mogłabyś ją do mnie rzucić? Ja? O, dobrze! Świetny rzut, Mandy! Niech mnie śnieg zasypie! Gdzie się podziała ta... flara? O, jest nad klifami! Lepiej zadzwonię po Sama! O, raca sygnalizacyjna? Nad klifami? Tom zobaczył racę sygnałową. Ktoś ma kłopoty na klifach. Tom już tam leci śmigłowcem.
Jak dobrze. Jest Tom. Jedzie strażak sam. To Penny! Utknęła na skalę. Musicie jej pomóc. Spokojnie, Mandy. Pomożemy. Tom, spuść mi podwójną uprząż. Przyjąłem, Sam. Za chwilę będzie. Prawie jestem. Dobrze, Tom. Podnieś mnie. Powoli. Szczęście, że znalazłaś racę. Dobrze się stało, że jej nie zużyliście. Gratuluję ci, Mandy. Bardzo mądrze. Myślę, że ten będzie idealny, Dilis. O, świetny wybór. Tak, ale wspominałeś, że robisz dziś prasowanie. Tak, robię. A, ja mam tu promocję. Letnia łąka, spray pod żelazko. Szybko odświeżający ubrania. Spójrz tylko. O, to czysta przyjemność. Sam powąchaj. Cześć, Saro. Chcesz zobaczyć coś genialnego tam za rogiem? Dobrze. To chodźmy. Chwila, muszę tylko przywiązać gdzieś gryzaka. To Mike! Chyba ma kłopoty! Niech to susza i pożar! Pomóżcie mi! Trzymaj się! Znajdę drabinę! Spokojnie, sam przytrzymam go! Brawo, Trevorze! Długo już nie wytrzyma! Mike! Mike! O, nic ci nie jest? Nie, w porządku, w porządku. Dzięki, Sam. Ojej, jak dobrze! Zdążyłeś może naprawić moją rynnę? No, co ty na to? To wszystko? Nie. Jasne, że nie. Trzeba mu pysznego, gorącego kubka herbaty. Ja poproszę, skoro już pytasz, Dilis. Co? Nie! Nie zostawiłem samochodu na biegu. Biegnę! Brawo, Sam. Naprawdę jesteś wielki. Dzięki. Dobrze, że miałeś wolne. O nie! Mike Flat podpalił swoją kuchnię? Mamy pożar u Flatów! Pośpieszcie się! O rety! Wszyscy są w terenie. Czyli jestem już prawdziwym strażakiem. To dzięki mojemu radiu. Baza wzywa Jupitera! Znowu się odzywa. Nie wiem, czy wolno ci słuchać. Słyszycie mnie? Płonie kuchnia Majka Flada. Jedźcie tam najszybciej, jak możecie. Jesteśmy w drodze. Strażak James na ratunek. James! Prawdziwy pożar! O, Mike może być w środku! Muszę go ostrzec! O nie! Mike! Tak, oficerze Steel! Już jestem na zewnątrz! To dobrze! Nie wchodźcie do niego ponownie! To może być niebezpieczne! O, Mike!
Widziałeś Jamesa? Nie, Saro! Pomocy! Pomocy! Tu jestem! Wszedł do domu! Ale jak? O nie! Halo! Nie bój się! Jest już strażak sam! On wie, co robić! Strażaku samie! James jest w domu! Co? Wszyscy biegiem! James! Gdzie jesteś? Tu jestem, w salonie! Nie mogę znaleźć wyjścia! Elvisie, wyłącz prąd w całym domu. Znajdę go! Weź mnie za rękę! Wyprowadzę cię! O, jak dobrze! Ugasiliśmy ogień. Dzięki! Nigdy już nie będę słuchał mojego walkie-talkie. Aha, dlatego zawsze byłeś w akcji przed nami. Podsłuchiwałeś nasze rozmowy radiowe. Przepraszam, ja naprawdę chciałem być strażakiem, tak jak ty, ale straciłem na to ochotę. Nie bądź niecierpliwy, Jamesie. Taki odważny chłopak może kiedyś zostać świetnym strażakiem. Serio? Tak. Potrzeba ci tylko prawdziwego szkolenia. To poważna sprawa. Ale spokojnie, naprawię to dzisiaj, tak samo jak uszkodzoną klamkę. O, dzięki, Mike. Mogę cię z tym zostawić? Chcę sprawdzić, czy Trevor ma jakieś strażackie piosenki, żebym mogła je zaśpiewać na karaoke. Jasne, Bronwyn. Sam nie mogę się już doczekać z wieczoru. Bronwyn, mogłabyś zabrać ze sobą to wiadro? Właśnie to. Postaw je proszę w drzwiach, żeby się nie zatrzasnęły. Klamkę naprawię później. Gotowe. Na razie! Ależ to ciekawy rytm. Mogę ćwiczyć piosenkę i naprawiać rurę w tym samym czasie. Może zajmę się szybko klamką. Ojej! No to sprawa wygląda poważnie. Wciąż zapominam, którą piosenkę chciałam zaśpiewać. Myślę, że było w niej słowo ziemniaki. Nie znam żadnej piosenki o ziemniakach. A może... może sałatę? Nie mogę znaleźć zatyczki. Musi tu gdzieś być. Już! No to klamka. Gdzie jest ten śrubokręt? A co to za dudnienie? Nie trzyma się! I co ja mam teraz zrobić? Już wiem! Wyłączę główny zawór wody! Tylko gdzie on niby jest? Nie, na górze! Już wiem! Zakleję rurę! Odczep się! Przykleiła się! Wezmę to wiadro i wyleję wodę! O nie! Przecież sam miałem to poprawić!